Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Zanim przejdziemy do materiału, zachęcam Was do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę, aby inni też mogli zobaczyć te filmiki. Dzisiaj, jak wielu z Was się pewnie zastanawia, jak zwiększyć tempo biegu? Otóż, jest kilka podstawowych zasad. Po pierwsze to technika, po drugie to siła Waszych mięśni. Jeżeli nie macie dobrej techniki, mimo dużych mięśni, nie będziecie w stanie biegać szybko. Natomiast jeżeli macie dobrą technikę, ale nie macie wystarczająco dużej siły dynamicznej, to także nie będziecie biegać szybko. Nie możecie ruszać rękami byle jak, ponieważ tracicie energię podczas biegu. A więc w pierwszej kolejności popracujemy nad techniką biegu i jak macie ustawiać swoje nogi i ręce, aby dobrze biegać. Pierwsze i najlepsze ćwiczenie na poprawę techniki biegu będzie dociąganie do maksymalnego zakresu ruchu waszych nóg i rąk. W taki sposób. Pamiętajcie, aby wybijać się na palcach, dodawam to sprężysty krok, kiedy będziecie biegać na prawdziwym boisku. Ważnym aspektem jest też zachowanie prostych pleców. Jeżeli biegacie i jesteście pochyleni, to będziecie wolniej biec niż ktoś, kto ma dobrą technikę i dodatkowo ma proste plecy. Popatrzcie się na Usaina Bolta, jak on biega. Jest wyprostowany jak tyczka. Jak już mówiłem, drugim ważnym aspektem jest siła dynamiczna. Jeżeli jesteście piłkarzem, musicie być dynamiczni, nagli, szybcy. Najlepszymi ćwiczeniami do trenowania tego jest drabinka i skakanka. Zademonstruję, jakie ćwiczenia możecie zastosować. Jeżeli o skakankę chodzi, mamy do wyboru skoki jedno i ogólne. Idealnym ćwiczeniem na rozwinięcie waszej dynamiki są krokodylki. Jeżeli macie do dyspozycji schodki lub pudło, na które możecie wskakiwać, jest to też idealne ćwiczenie. Musi mieć mniej więcej 50 cm wysokości. Jest to idealne ćwiczenie na trenowanie dynamiki. Natomiast uważajcie, aby dobrze je wykonać ze względu na wasze kolana. Poradą taką na szybkie bieganie jest też odbijanie się na palcach. Jeżeli biegacie, nie lądujcie na pięcie stopą, tylko na palcach. Pomoże wam to zachować jak najkrótszy kontakt z podłożem i przez to robić częściej kroki. Chciałem nagrać dodatkowo filmik o kiwaniu w tym tygodniu, ale mam naprawdę zawalony cały dzień i naprawdę chciałbym to, sprawia mi to dużą przyjemność nagrywanie tych filmików, ale spróbuję wyrobić się do następnego tygodnia. Chciałbym jeszcze wspomnieć o książce. Jadę do Polski w grudniu, więc podpiszę umowę z wydawcą na książkę i podejrzewam, że wyjdzie około lutego-marca, będzie w niej mega dużo informacji dla wszystkich sportowców. Kiedy wyjdzie ta książka, oczywiście dam wam do niej link, powiem jak się nazywa. Dodatkowo niezmiernie cieszę się, ponieważ wróciłem już na treningi. Mam naprawdę humor na 100%, mogę już trenować. Oczywiście nie jestem w pełni sił, miałem 2 miesiące przerwy od kontuzji właśnie dwugłowego mięśnia uda. Miałem dosyć sporą przerwę przez to, ale będę powoli wracał do formy i filmiki będą coraz częściej. Też to mnie właśnie blokowało, nie mogłem nic nagrać na boisku, żadnych ćwiczeń, ponieważ nie byłem w stanie, za bardzo mnie to bolało, a teraz już wróciłem do formy i będę w stanie nagrywać wszystko. Więc dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam Cię jeszcze raz do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Trzymaj się, trenuj ciężko, osiągaj sukcesy, cześć!